Cześć, na imię mam Michał i opowiadam o swojej działce letniskowej Porze nad Jeziorem, a dzisiaj zapraszam Was na filmik o tym, jak ścięłem swoje pierwsze 3 drzewa w życiu. Pierwszy i mam nadzieję, że ostatnie, no bo już raczej nie będzie może okazji, żeby coś więcej ścinać. Po pierwsze, no dlaczego te drzewa ściąłem, nie? Były to 3 brzozy, które miały gdzieś około tam 12-13 lat i tak na moje oko około 15 metrów wysokości. I jak widać, one rosną, wiecie, tutaj, o, przy brzegu działki. I tak z sąsiadem doszliśmy do porozumienia, bo jak były takie te wiatry latem mocne i na wiosnę, że no, te drzewa stanowią trochę zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tutaj sąsiad ma garaż, ma tam przechowalnię sprzętu wodnego, no i było ryzyko, że zawsze coś się może stać. No i jak postanowiłem, no to ruszyłem z całą robotą. Okazało się, doczytałem w przepisach, że wycięcie takich drzew to nie jest tak sobie, że ja mogę sobie wycinać kiedy chcę. Nawet jak rosną na mojej działce. Udałem się do gminy pobliskiej, na której mam działkę. No i tam doczytałem w przepisach, że drzewa, które mają w obwodzie powyżej 70 cm, akurat w przypadku brzus oczywiście, bo inne to może jest inaczej, mierzone na wysokości około 5 cm od ziemi, należy to zgłaszać. Wypełniłem stosowny wniosek. Zostawiłem go odpowiedniej pani w właściwym Wydziale Ochrony Środowiska. Pani powiedziała mi, że ona jeszcze musi to przyjechać, dokonać oględzin. No i dostanę decyzję podpisaną przez burmistrza danej gminy, wójta w tym wypadku tutaj, gdzie my mamy swoją działkę. No, czekałem około 3 tygodni. Przyszło faktycznie do domu powiadomienie. No i wtedy można było ruszać już z całą procedurą wycięcia tych drzew, co zobaczycie dalej już na filmiku. Tak więc wykonuję pierwsze cięcie żazu podcinającego, najpierw te górne. Tu na rysunku widzicie, że powinno być ono prowadzone pod kątem około 45 stopni. Jeżeli będzie niż mniej, no to podobno jest trudniej to drzewo położyć w kierunku takim, jakim chcemy. No i jak widać na głębokość około 1/3, 1/4 grubości pnia powinniśmy się wciąć, a żaz ścinający z tyłu poprowadzony powinien być około 4-5 cm wyżej, żeby w ten sposób wytworzyć zawiasę, która ułatwi nam obalanie drzewa. Oczywiście żaz podcinający powinien być prostopadły do kierunku obalania naszego drzewa. Wydaje mi się, że zrobiłem to w miarę właściwie, aczkolwiek jak będzie widać na filmie dalej, no to ten żaz wyszedł, ten kąt na pewno nie miał 45 stopni, może 30-35. Czyli dalej wykonujemy te pierwsze cięcie ukośne. Robię to pierwszy raz i widać, jaki jestem tu mocno przestraszony, bo no obsrany, rzekłbym nawet. Dolne cięcie, które jak wspomniałem powinno być właśnie prostopadłe do kierunku obalania drzewa. Wcinam, no trochę mały ten klin wyjdzie, no ale cóż. Na pierwszy raz to jest całkiem, uważam, przyzwoicie. Wybijamy klina. Klin wyszedł, ładny, pogłaskałem go. No i teraz będziemy robić za chwileczkę żaz ścinający od tyłu. Wspomagam się pomocą kolegi, który te drzewo trochę naciąga, aczkolwiek uważam, że w zasadzie nie trzeba było tego robić. Właściwie prawidłowo w odpowiednim kierunku zrobiony żaz podcinający spowoduje, że to drzewo obali się tam, gdzie byśmy chcieli. Nabijamy kliny, kupiłem je na jeden z portali sprzedażowych, po 15 zł chyba za sztukę, wystarczające są. Oczywiście ja wiem, że na tym filmie to wszystko tak wygląda, że zawodowi rydwale to mają pewnie ubaw, ale mówię, robię to pierwszy raz w życiu, posiłkowałem się tylko, jak już wspomniałem wcześniej, filmami z internetu, także nie jest to chyba źle. Kolega Krzysiek idzie jeszcze, dla pewności naciągnie te drzewo linką, którą wcześniej żeśmy założyli. No i za chwilę drzewo zacznie się kłaść. Leć. Oj, widać moje przestraszenie, ale wszystko poszło. I moje pierwsze ścięte drzewo w życiu.
zawiasa z przodu gdzieś na 1/3 zgodnie z instruktażem. Znaczy żas podcinający, przepraszam. I zaś ścinający 4-5 cm wyżej. Generalnie wszystko chyba się udało. Drzewo leży, wszyscy żyją. Dzięki, Krzysztof. No i tu lecimy z kolejnym, drugim drzewem. Już troszeczkę doświadczenia z pierwszego drzewa, także tu już idzie nam trochę lepiej. Tam już żas podcinający wykonany. Tam, jak widać znowu na filmie, posiłkujemy się liną, aczkolwiek jak wspomniałem, te brzozy nie były aż takie wysokie i nie było wiatru. W zasadzie było to chyba niekonieczne, no ale jednak dla bezpieczeństwa. Oczywiście wiem, że powinien mieć kask, którego brak. Tu na tym filmie jeszcze widać na tej lewej brzozie budka lęgowa. Proszę się nie martwić. Ona znajdzie swoje miejsce na drzewach obok, także na wiosnę ptaki będą miały dalej gdzie mieszkać. Siedzi sobie przy wylocie z budki pliszka. Nie będę jej przeszkadzał, bo pewnie się boi o młode. No kurde, szkoda, że aparatu nie wziąłem swojego. Nabijam kliny, jeden, drugi. Tu aż trzy nabiłem, bo już... No przede wszystkim obawiałem się tego, żeby te drzewa nie poleciały na tutaj, na ten stojący obok garaż, który widać. Szkoda byłoby garaży, tam sąsiad potem musiałby to znowu inwestować w nowe rzeczy, musiałbym pewnie, chciałbym go wspomóc, jakoś to odkupić. Niepotrzebna rzecz. A wiem, że ścięcie takich drzew to jest parę stówek, także wykonałem to sam i jestem naprawdę z siebie zadowolony, chociaż jak już wspomniałem wcześniej, wiem, że dla zawodowców to wygląda to komicznie, to co my tutaj robimy. No i leży drugie drzewo.